Halo, halo, dzień dobry. W Battlefield 1 kampania. Będziemy ruszać kampanię. Pierw muszę tu ogarnąć, bo wczoraj tylko wstęp zagrałem. A nie chciałem dalej grać po prostu, żeby wiadomo. Żeby móc sobie zacząć tutaj od początku grać. No i co my tutaj mamy? Żołnierz. Sklep. Aha, wykup dostęp premium. Gra online. Kampania. Wojenne opowieści. Dobrze, błoto i krew. Co my tutaj mamy? Nawałnica stali. Niemiecki atak zagraża pozycjom zajmowany przez 396 Regiment Piechoty Armii USA, którego żołnierze znani są jako piekielni wojownicy z Harlemu. Dobra. Pykamy? Ale zaraz. Tu jeszcze miałem wysoko postawieni. Przed przybyciem do Europy nigdy nie widziałem na oczy aeroplanu. Wirowały po niebie... Próbny lot. Dobrze. No. Ciekawy jestem. Ale przecież nic już tutaj nie mam, idioto. Samolot. To dobre. Albo niech już będzie do cholery, i tak to wygrałem. To co tam masz? Wytrzyj usta, Blackburn. Nie tak to miało wyglądać. Ale tym twoim Bristolem i tak się przelecę. Co to? Co jest to diabła? Przegrałeś, to ja wygrałem! Bo widzisz, Rackham, to bardzo ładny samolocik, a ty... Jesteś palantem. Wygrałem od siebie, cholera, więc nie masz się dotykać tego samolotu! Ty chamie! Nie możesz tego zrobić, bo wygrałem! Ja wygrałem! Nazywam się Clyde Blackburn. Jestem pilotem i szulerem. Jestem George Rackham! Cholerny George Rackham, słyszysz mnie? Nie masz się tknąć mojego samolotu! Gdybyście mnie spytali o moją największą wadę, nie jestem z tych uczciwych. No tak. Witam kolegę! Ja jestem Wilson, George Rackham, zgadza się? Tak, jestem Rackham, zgadza się! Dobra, poderwijmy tego ptaszka. Jesteś George Rackham, syn hrabiego Windsoru. Tak jest! I wszystko się zgadza. Opinie na temat Bristola nie były przesadzone. Sprawował się jak marzenie. Był rześki i słoneczny dzień.
i wszystko byłoby idealnie, gdyby nie mój towarzysz. O Jezus, odwrócone ośki. Cholera. Ej, tam z tyłu! Wspaniały dzień na piknik, co nie? Jasne! Widzisz ten samolot na wprost? Masz go dogonić! Nowy cel. Tak, tak! Słuchaj! Znam taki jeden francuski lokalik. Wzięlibyśmy parę dziewczyn. Czy co? Jakich znowu dziewczyn? To próbny lot. Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot. Okej! Okay. Ty tu najwyraźniej rządzisz. Sprawdzę, potrafi. No właśnie, sprawdzam. Postaraj się wyczuć stery, trzymaj się jego ogona. Lecimy. Pełny full, pełna moc. O kur... Trzymaj się, panie majster. No, spoko. Kurde. Ja pierdzielę. Nie mam wyczucia. Ej, tam z tyłu! Wspaniały dzień na piknik, co nie? Jasne! Widzisz ten samolot na wprost? Masz go dogonić! Tak, tak! Słuchaj! Znam taki jeden francuski lokalik. Wzięlibyśmy parę dziewczyn. Czy co? Jakich znowu dziewczyn? To próbny lot. Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot. Okej! Okay. Ty tu najwyraźniej rządzisz. Postaraj się wyczuć stery. Trzymaj się jego ogona. Żebym się znowu nie rozpieprzył. Nie dasz rady temu samolotowi? Podleć bliżej! Dobra, utrzymuj ten dystans! Szybciej, no jasny szlak. Bliżej. Musisz się do niego zbliżyć! Bułka z masłem! Zobaczymy, jak będzie się sprawować w walce. Broń jest zabezpieczona, żebyś nie nabroił. Zaczynasz mnie rozumieć, jak miło! No to lecimy. Nie pozwól mu się oddalić! Zobaczmy, co jest... Pistolem steruj się standardowo. Im mniej dasz gazu, tym ciaśniejsze możesz wykonywać zakręty. No, co my tu mamy?
przepustnicę i trzymaj się blisko! Trzymam się blisko. I co? No i? Może mam go wyprzedzić, cholera. Bawię się wyśmienicie! A ty, majster? Nazywam się Wilson, a ty patrz przed siebie! Coś mi się wydaje, że ja go muszę mieć z tyłu. Z tyłu jest przecież strzelec, więc... Tam spieprzył gad. Cholera jasna, z takim czymś, ja nie lubię takiej misji, jakiejś kombinacji, kurde. Dobra robota, choć nie do końca według regulaminu. Daj spokój z regulaminem i trochę pożyj. Dokąd on ci wybiera? Zostaw go, widzisz te balony? Sprawdźmy broń, trochę postrzelaj. Z miłą chęcią. Dobra. Wow. Niczego sobie maszyna! Zostały jeszcze balony, ostrzelaj je! Ognia! Zrozumiano! Wow! Oj, oj, oj! Dobra. Tak jest, widzę! Spróbuj je trafić rakietami! Postaraj się wyczuć, jak to zrobić! Y. Aha, dobra, teraz kumam. Dostał. Piknie. Teraz następny cel. Przelatujemy i nawrotka. Myk. Czym państwa? Okej, ten był ostatni. Dobra, mogę coś zapytać? Jasne! Czemu
George Rackham, syn hrabiego Wilsonu, mówi jak Amerykanin! Łatwo podłapuję akcenty! Zanim damy łupkę szkopom, będę już pewnie mówić z francuskim! Aha! Bardzo jesteś podejrzliwy, Wilson! Mówił ci to ktoś kiedyś? Dobra. Jezu Chryste! Niemcy! Co robimy? Szkopy! A jak myślisz? Zestrzelimy ich! Szkopce! Szkopy! Ale się sypie z niego. Wow. Szkopy nie żartują! Trzymaj się! O Jezus! Był bliżej niż na to wyglądało! Pożyć ogień! Kurwałeś! Tak jest! Chodźcie! Kto następny? Wygląda, że został tylko jeden! Ale mu się skrzydło posypiło. No, masz rację. Masz. Silnik? Chyba za bardzo przygazowałeś. Napraw tam z przodu, co się da. Dobra. Lecimy dalej. Znowu szkopy. Widzę. Trzymaj się! Nie zwróć śniadania! Ojej, oj. Kolejny zestrzelony! Dobra, jeden jest. Trafili naszego spada! Dobra, mamy szkopca. Oj, panowie. Oj. Było blisko. Dostał. Osztaw. Menda. Jasny szlak. Gdzie on jest? Tak. Dobra. Ale przeszedł bokiem. Dobra. Jeszcze leci skurczyby. Dobrze. Dobra. Jeszcze jeden został. On jest, tu jest. Jak myślisz, gdzie on tak będzie? Tam! I polecimy za nim! Dobra. Jeszcze? Dobra, jest. Elegancko. Co ty wyrabiasz? Musimy zawracać! A do diabła z bazą! Dostał kołem w pędzel. Dobre. Ej, spójrz na to!
taka z jajem ta gierka jest. Trzymaj się! Tak, jest okej! Z tymi zdjęciami jak najszybciej do bazy! Dobra! W ten sposób odkryliśmy, gdzie Niemcy trzymali amunicję dla połowy zachodniego frontu. A zdjęcia Wilsona miały skłonić nasze dowództwo do ataku. Był tylko jeden problem. No nie wiem. No dalej, to jest wielka rzecz. Dadzą nam po medalu. Nie powinno nas tam w ogóle być. Jak pokażesz dowódcy zdjęcia, to o tym zapomnij. To była wielka rzecz. Musimy latać razem. Jak mamy współpracować, musisz obiecać mi jedno. Że wrócę cały do domu. Pewnie. Obiecaj. Daj mi słowo. Okej, obiecuję. Zostań tu. Nie narób żadnych kłopotów. Wejść. No. Lubiłem faceta, ale był trochę naiwny. Seth, powinien pan to zobaczyć. Święci państwo, twój partner... Nie lada pilot, no proszę. Pani się obejrzeliśmy, a znów byliśmy w powietrzu. Nasze zadanie? Oczyścić drogę bombowcom, by mogły zrównać z ziemią fortecę. Najpierw musieliśmy zająć się balonami wroga. Jezu, być obserwatorem na takim balonie. Można tylko współczuć. Następnie mieliśmy zlikwidować obronę przeciwlotniczą. Gdy dotarliśmy na miejsce, atak trwał już w najlepsze. Musieliśmy zająć się obroną, a po przybyciu bombowców zapewnić im eskortę w drodze nad cel. Niełatwe zadanie. Ale zwycięstwo mogło odwrócić losy całej tej przeklętej wojny. No to lecimy! Lecimy! Teraz, jak już tu jesteśmy, wydaje się to naprawdę niebezpieczne! Zaufaj mi! O, Szwaby! Zestrzel balony! Oczyść drogę naszym pomocom! Cholera, jasne! Jasny ślad! Dobra. Dobra. Ale fajerwerki! Spokojnie, nie szalej! Wow. Kurde, ale mnie obdzierają. Muszę zawrócić. Na dupie miałem szkopów. Hej! Chata, ale mnie łupią. Przeć to szybko. Działa przeciwlotnicza to chyba z rakiet, mi się wydaje. Dobra. No ale tam ciup jest tego. Jasna cholera. Byle szybko. Dorwałeś go! Oj! Wow, fuck!
pozór! Brawo! No. Wzorowa robota! Przełączmy się na karabin. Aha! Dobra. Teraz będziemy grzać się ze szkopami. Myśliwce. Dobra, przetrącony. Bij Niemca w kask! Wow! Ale się zapędziłem. O, dobry jest to, nie? Nic nie jest dobre. Psia krew. Tu jest gnojek, na dupie mi siedzi. Ajajajajajajajajaj, dawać go, gdzie on jest? Tu jest. Oj! Jojojojojoj. Jasny szlak. Myśliwców, jasne, że tak, kurwa, tylko trochę ich tu jest. Dobra. Oj. Dobra, gdzieś tu przeleciał. Gdzie on jest? A, tu jesteś, gagatku. Cześć. Dobra. Stał teraz. Oj, może jednak nie tego. Lecimy nad fortecę. No przepięknie, dosłownie. Rakiety. Dobra. No, co dalej? Dalej doczytywanie. Samolot był już wrakiem. Zarył nosem w ziemi niczyją, pół mili na zachód od miejsca, w którym ja wylądowałem.
Wilson, biedaczek, nie zdążył wyskoczyć. Miał pecha. Ale i mnie nie brakowało problemów. Oj, oj, oj. Podnieś wabiki. Rzuć wabik, aby wróg opuścił stanowisko i pozwolił ci przejść. Dobrze. O, panie, saperka. Coś czuję, że komuś łeb spadnie. Tak jak mówiłem. Co ja mam w ogóle zrobić? O kur... Nowy cel. Wróć na pozycję. Miałem lata sojusznicze. Zdarzało mi się wymykać przez zaplecza barów, przez okno sypialni. Tak czy siak pozbyłem się tych Niemców i ruszyłem na zachód, ku brytyjskiej stronie frontu. Cicho jak kot podczas polowania. No, cicho rzeczywiście, jak biegłem sprintem. No tak. Od brytyjskich linii oddzielały mnie niemieckie okopy i KM-y. No i na oko jakieś pół populacji Berlina rwących się do walki żołnierzy. Aha. Tu mamy gościa. Więc trzeba będzie go... Kurczę, jakoś tu ciachnąć, chociaż na środku jest, ja pierdzielę. Jakbym mu rzucił tutaj łuseczkę, podszedłby. Jest, zainteresował się. Ale fuks, o Jezu. Toporek. Nie zdążyłem przeczytać. Super. Tak, pitolecik z tłumiczkiem. To mi pasuje. To mnie pasuje. Mój szczęśliwy dzień. Brytole zamiast strzelać do Niemców, zasiedli do herbatki z ciasteczkami. Musiałem przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzału. Thank you.
Kurde, padziew. Ta broń. Szajse. O jest, o jest. Pieprzony Szwab. Dobra. No to sobie narobiłem teraz. Ale się broń ubrudziła fajnie. Wow. Brak amunicji. Super. Oj. Oj. To już jest koniec mapki. Tam idź. Teraz trzeba będzie troszeczkę pogłówkować, jakby ich tutaj przejść, Holender. O, w mordę. Nie zauważył mnie. Całe szczęście. Okopy były pełne najlepszych cesarskich żołnierzy. Mogłem mieć tylko nadzieję, że większość z nich nadejścia kłopotów spodziewała się z innej strony. Ten pijany? Raczej tak. O, żeż w mordę. Achtung, Scharfschützen. Och. Oj. Kurde, łażę po tych okopach. Patrolje. Super.
prostu miodnie. W ogóle mam do celu? Kurde, ja nie mam tu mapki. Albo nie wiem, jak się włączają. Ojej. Tuzin niemieckich KM-ów za plecami zachęcał do trzymania głowy nisko. No to na pewno. Ziemia niczyja była labiryntem drutu kolczastego, trupów i runopisk. Mimo to zdecydowanie zmierzałem do celu. Nie ma ich? No to wygląda, że nie ma. Czy we wraku znajdę coś użytecznego? Dobra. O, Wilson, musimy iść, to ziemia niczyja. Już. Ach, nie dam rady. Kurde. Hej! Dowieźcie mnie do domu. Nie tak głośno. Mówiłeś o medalach. Mieliśmy być bohaterami. Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo. Obiecałeś mi to. Albo jesteś w porządku i mi pomożesz. Albo kłamcą i strasznym draniem. Który skończy to patrząc mi w oczy. To co? Jak będzie? Wykładaj karty na stół, Blackburn. Nie jesteś George Rackham, prawda? Nie jesteś synem hrabiego Windsoru. Aż taki naiwny nie jestem. Dobra, wynosimy się stąd. No to teraz będzie elegancko. Stracił dużo krwi. Jeśli miałem go uratować, musiałem się pośpieszyć. To twoja wina. Niemcy znani są z tego, że... Niemcy! A jak ja mam, kurczę, walczyć, bo... Tu jest dopiero pytanko. Skoro nie mogę walczyć... Nie mogę używać broni, znaczy się, no to... Co? W takim wypadku? Czy to jest tylko skradanka? Zobaczymy zaraz. O, o, o. Przepięknie.
Aha, ekstra. Światła. Nasi chłopcy wezmą nas za Niemców. O, w mordę. No, uda się, czy się nie uda? Spoko. Czekaj na muszę. Aj. No dalej, won z tym halogenem. Halogenem, chyba. No już powiedziałem. Unika reflektorów. Oświetlone miejsca mierzą KM. No to dupa. Nie zdążę. Albo? Dobra, udało się. Wilson powiedział, że jestem kłamliwym sukinsynem. Pomogłem mu, bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. Choć ciężko mi się z tym pogodzić. Najprawdziwszy bohater! To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust. I odpowie za swoje czyny. Tak jest, Blackburn. Z powrotem na farmę, co? Wiesz co, wstawię się za tobą w sądzie wojennym. Może coś w skórę. Wątpię, ale dzięki. Wilson, potrzebuję strzelca. Tutaj, ja mogę, ja to zrobię. Ty jesteś uziemiony. Wilson, jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu. Jazda! Ruszajmy! Na pewno nie chcesz sobie odpuścić? Nic z tego! Obiecałeś mi ten medal! Ależ to wygląda! Miodzie. Dobra, zajmę się tym. Jesteś ze mną? Oczywiście, że jestem z tobą. Myśliwce w drodze. Będę cię osłaniać.
Też gnoja trafiliśmy. Oj, panowie, co tu się wyprawia? Oj! Dobra, dostał. Tu coś było? Nie, myślałem. Ale pruje. O, ten wchodzi na ogon naszemu. Dobra, mamy go. Dobra, spada chyba. Zleciał. Ale pięknie wyłapał miodzie. Jest. Pięknie. Mamy problem. Lecą bombowce. O kurna. Już nie było takie piękne. A jakby z rakietek go poczęstować. Ciekawe, czy go trafię. Oj, to nie będzie takie łatwe. A jednak. Radę. Ale fuks. Dobra. Cholera. Oj. Dobra, trzeba teraz karabiny wziąć, bo widzę, że to bida jest. Żyjemy.
ale mnie podeszli. Oj, oj. Bandyta. Łapać bandytę. Oj. Jak ty coś powiesz, Blackburn. No tak. W porządku? Musimy przejąć działo przeciwlotnicze. Okej. A, tam jest. Widzę go! Tam jest! To on! O! O tym myślałem. O. Cholera. Apteczki są czy coś? Nie ma. Dobra. Tu jest szkop pieprzony. O, ale dostał. No to teraz się kurna zacznie rzeźnia. Gość! Gość, nie zaufania! Nie, nie, nie!
O-o! Dawaj, dawaj! No! No co jest gra? O, mordę! Wyrzuć go! Łebko rozwalę z karabina. Zyskaj mi trochę czasu! Zakończę to! Aha. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować, a w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego. A przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Wilson! Nie wierzcie w te bujdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Prawda? Fajne. Super. Naprawdę fajne. Opowieść ukończona. Dobrze. W takim razie kończę również ja i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie.